zabezpieczenia środków niemalże o 100% na ochotnicze straże pożarne, czyli ten obszar działalności, który jest nam bardzo, wszystkim nam bardzo bliski, ponieważ jak doskonale wiecie Państwo, straże to jest taka ta informacja, która jest najbliżej obywatela i zawsze jest wtedy, kiedy jest potrzebna. Państwowa Straż Pożarna ma pewną odległość, natomiast te lokalne straże ochotnicze są do Państwa do dyspozycji. Tutaj finansujemy w podwójnej wysokości ponad 4,5 miliona w tym roku na modernizację remiz strażackich, ponad 4 miliony złotych również na program Bezpieczna Małopolska. W konsekwencji się przełożyło na dofinansowanie 35 samochodów na terenie Małopolski, samochodów straży pożarnych różnej wielkości, tych małych, średnich, ale również i ciężkich samochodów. Ponadto dokonaliśmy zwiększenia Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tutaj też to dofinansowanie jest ponad dwukrotnie większe, ponad 150 tysięcy. Każdy z samorządów może pozyskać, bo to już nie ma różnicowania. Jeżeli to jest tylko samorząd wiejski, to na drogi... Z tego zrobili. Tak, tak. Tutaj. Jeżeli jest to tylko samorząd wiejski czy miejsko-wiejski, to taką pomoc może uzyskać. Finansowanie z 50 na 50. Również kwestie związane to, o czym też tutaj była mowa, z programami, działaniami związanymi z mecenatem małopolskim. Państwo otrzymaliście jako gmina dwa wnioski finansowane w ramach mecenatu. To są pieniądze na organizację przedsięwzięć w charakterze kulturalnym, promocji regionalnej, promocji zdrowego trybu życia, promocji stowarzyszeń i organizacji związanych z regionem, tak jak koła gospodyń wiejskich. Dokonaliśmy też jego przewartościowania, jeżeli chodzi o projekt program Małopolski Smart. To jest takie przedsięwzięcie, które ma na celu na poziomie Małopolski promowanie regionu, ale też i promowanie tych naszych najcenniejszych elementów kulturowych, jakimi są bogactwa kultury, bogactwa kultury tej materialnej, a również tej kultury nieożywionej. I tutaj, jak Państwo może pamiętacie, do tej pory funkcjonowało to w ten sposób, że te imprezy były w dużych miastach, jak Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, na zachodzie, zachodnia Małopolska. Duże przedsięwzięcie, myśmy to dokonali pewnego przewartościowania i teraz te imprezy związane z Małopolskim Smakiem odbywają się przede wszystkim w małych miejscowościach Wojnicz, Pogórska Wola, Gręboszów, Brzesko. To tylko to w naszym subregionie. Na zachodniej Małopolski, na południu jest to niemalże identycznie. Tutaj główną rolę odgrywają wszystkie koła gospodyń wiejskich z Państwa miejscowości, z Państwa gminy. Koło gospodyń wiejskich z Woli Lubelskiej bodajże brało udział w takim konkursie program Małopolski Smak i wygrało tam kwotę 5 tysięcy złotych. Tak jakby w całości układa się w to, co też dzieje się na terenie u Państwa. Jesteś Państwa aktywną gminą, w związku z tym też nie budzą jakby zdziwienia te nagrody, którą Państwo otrzymujecie. I ta nagroda, którą dostała zarasowa 40 tysięcy złotych w ramach konkursu Małopolska, najpiękniejsza Małopolska wieś. W tym przypadku taka mutacja innowacyjna miejscowość. Tego Państwu oczywiście gratuluję, bo na kilkadziesiąt startujących miejscowości no Państwo otrzymali się drugie wyróżnienie, drugie miejsce. To jest naprawdę duży sukces i też zachęcam pana sołtysa Radę Sołecką i wszystkich Państwa, żeby kontynuować i dalej ubiegać się o kolejne nagrody, wyróżnienia. Na to pieniądze są zabezpieczone. Niezależnie od tego realizujemy, dokończamy już tak naprawdę wydatkowanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To końcówka już perspektywy. Ostatnie konkursy w tej chwili ogłaszamy na wodociągowanie, kanalizację w obszarach poza aglomeracją, również na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Tu jest naprawdę mała lokacja, ale jest w tym momencie decyzja już o poziomie zarządu, że te środki będą zwiększone z oszczędności w innych obszarach do około 400 milionów złotych. W związku z tym warto będzie zabiegać i ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 60%. Jeżeli takie będzie zapotrzebowanie, panie burmistrzu, na terenie gminy, to obiekty komunalne, nie prywatne, ale komunalne obiekty będą mogły uzyskać wsparcie, maksymalne wsparcie 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Niezależnie od tego przygotowujemy się do kolejnej perspektywy unijnej. Trwają prace konsultacyjne, spotkania w regionach, subregionach z samorządowcami, stowarzyszeniami i również przedsiębiorcami nad nową perspektywą Unii Europejskiej. I tu duży nacisk, od razu mogę powiedzieć, będzie położony na
ochronę środowiska, w związku z tym przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza, kanalizacje będą miały na pewno swój priorytet. Również odnawialne źródła energii. Państwo też uczestniczyć jako gmina w projekcie, który realizowany jest przy współudziale Zielonego Pierścienia Tarnowa w programie budowy na dachach obiektów służących produkcji energii elektrycznej, ciepłej wody. Pompy ciepła też w ramach tego projektu są realizowane. Takich projektów będzie więcej. Trzeba się na to przygotować. Perspektywa, jak Państwo doskonale wiecie, jest taka, że raczej energia będzie drożej, w związku z tym warto się zabezpieczyć poprzez własne alternatywne źródła zaopatrzenia w media. Dofinansowanie na ten cel będzie, są to, te zadania mieszczą się w priorytetach Unii Europejskiej, w związku z tym pewnie już od 2023 roku, drugiego roku, być może nawet już te konkursy będą ruszały. Oczywiście szereg innych przedsięwzięć, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, to oczywiście mogę na szczegółowo na pytania Państwa odpowiedzieć. Jestem do Państwa dyspozycji cały dzień, albo a później ewentualnie za pośrednictwem Pana Sołtysa, Pana Burmistrza, czy też Pana Sekretarza, bo też mamy dosyć do siebie wzajemne kontakty. W tym momencie dziękuję bardzo i proszę o pytanie. Dziękuję jeszcze Panu Radnemu. Bardzo proszę, proszę Pana Sekretarza o przedstawienie konkursu Nowatorska Wieś, bo głównie spod jego biura to wyszło, także ma bardzo dobre wiadomości. Szanowni Państwo, jako zespół w Urzędzie Miejskim w Rybnicach tworzymy rzeczywiście bardzo wiele ciekawych projektów. Ten projekt, który tutaj pięknie prezentuje się na, w formie tablo na tablicy Wieś Nowatorska, rzeczywiście uzyskał wielkie poparcie w Urzędzie Marszałkowskim. I tutaj sprostuję, to jest kwota 50 tysięcy złotych, które otrzymała Wieś Zalasowa na realizację tutaj w swoim, na swoim terenie. Były pytania, na czym polega ta innowacyjność tej naszej miejscowości. Rzeczywiście to, co przedstawiliśmy w tym projekcie, zyskało wielkie uznanie w skali całej Małopolski. Jest to drugi projekt, który uzyskał drugie miejsce w całej Małopolsce. I polega to na tym, że całą masę zadań, które wykonywane jest przez gminę, przez jakieś inne ośrodki publiczne, my w Zalasowej jako mieszkańcy wykonujemy sami. Jest to od kwestii związanej z ekologią i ochroną środowiska, poprzez sprawy związane z edukacją, poprzez innowacyjne podejście właśnie z nimi do projektów międzynarodowych. Wreszcie kwestie związane z kulturą. Tak ogromnie wiele mogliśmy pokazać w przeciągu półgodzinnej prezentacji, zapraszając do współpracy koło gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Zalasowian, Stowarzyszenie Fundacje, Strażaków, te wszystkie organizacje, które teraz nie jestem w stanie wymienić oczywiście tutaj, tych wszystkich, te wszystkie organizacje, które działają społecznie, w sposób wolontarystyczny w naszej miejscowości, że rzeczywiście zyskało to uznanie komisji, która tu przyjechała do Zalasowej, była zafascynowana jakby naszą działalnością, naszym funkcjonowaniem. Stąd, tak, 20 maja to się odbyło, stąd tutaj we współpracy z tych wszystkich środowisk i przy pomocy gminy udało się to w taki sposób zorganizować, żebyśmy dostali drugie miejsce. Za co też wszystkim bardzo dziękuję, bo to jest nasz wspólny sukces. Dostaliśmy te środki i również wspólnie podjęliśmy decyzję, że wydamy je jakby dwutorowo. Po pierwsze na cele związane z edukacją, a po drugie na upiększenie i żeby wieś była po prostu ładniejsza. Zrobimy z tych środków taką bardzo ciekawą ścieżkę edukacyjną, która będzie zaczynała się tutaj na terenie Centrum Zalasowej i będzie odchodziła w kierunku ulicy Sportowej. Tam powstaną takie plansze, takie różne interaktywne urządzenia, które mają nasze dzieci, ale również nas, uczulać na kwestie związane z ekologią, w tym, co się dzieje w naszym ekosystemie, jakie tutaj są zwierzęta, jakie tutaj są rośliny, co jest ciekawego w naszej Zalasowej. Również pod kątem turystyki, żeby Państwo mieli świadomość, ta gałąź w tej kadencji jest bardzo mocno promowana naszej gospodarki, żeby właśnie turystyka w Zalasowej, całej gminie
mogła się rozwijać, to musimy mieć zaoferowania naszym tutaj przyjezdnym. Tego typu ścieżka edukacyjna będzie, myślę, ciekawą propozycją akurat w naszej miejscowości. Drugą sprawą będą sprawy związane z upiększeniem naszej miejscowości. Tutaj podjęliśmy wspólnie decyzję, że chcielibyśmy na Placu Maryjnym postawić taką figurę z kwiatów, jak Państwo widzicie, w różnych kurortach, w różnych spa, w różnych miejscach typu Chrynica. Są takie piękne trzywymiarowe rzeźby z kwiatów. Ona będzie całoroczną figurą, która w zimie będzie podświetlona, natomiast od wiosny